Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj zawitał do mojej kuchni Snickers. Nie chcę nic reklamować, ale Snickers to jest dobry baton. I co będę z nim robił? Będzie to smażony Snickers na gorącym oleju. Tak więc wszyscy ci, co są na diecie, opuśćcie ten kanał w tym momencie. Nie ma tu dla was nic ciekawego, a możecie tylko zrezygnować z swojej diety. I wszystkie plany, wyrzeczenia pójdą na marne. Tak więc nie polecam dla wszystkich, co są na diecie. A wszyscy, co od czasu do czasu lubią sobie trochę pogrzeszyć, no to zapraszam na ten film. Ja oczywiście chcę powiedzieć na początku, że tego batona włożyłem do zamrażarki na około 4 godziny, żeby stwardniał jak kamień, a potem będę go smażył, bo w przeciwnym razie baton nam by się rozwalił. Można też używać inne batony do tego przepisu. Może to być Milky Way albo wasz ulubiony baton. Nie musi to być Snickers. Każdy, Bounty, obojętnie co. No i musimy sobie przygotować do tego ciasto. To jest naprawdę fajny przepis. Przepis z pieczonym Snickersem. No niesamowite. I co robimy? Tu jest około 10 łyżek mąki pszennej. Do tego wbijamy jajko. Hopla. Do tego wrzucamy cukier. Jakby babcia zobaczyła, że mam takie duże torebki cukru, to bym musiał jej chyba paczkę zrobić. Pozdrawiam babcię. Moja babcia kocha cukier. Tak jak ja kocham gotować. No i mieszamy to wszystko razem. W ten oto właśnie sposób. Wszystkie składniki razem. I dodajemy do tego mleka, ale nie za dużo mleka. To nie ma być ciasto na naleśniki, to ma być gęste ciasto, takie, żeby obwinęło całego Snickersa. To ma mieć konsystencję masy na biszkopt, zanim wsadzicie ją do piekarnika. Tak więc mieszamy wszystko razem, popatrzcie. A i zapomniałem, jeszcze szczypta proszku do pieczenia, naprawdę odrobina. Wtedy lepiej nam się to wszystko upiecze, usmaży. Mieszamy wszystko razem. I popatrzcie, kiedy nasza masa jest w takiej konsystencji, gdzie się lekko leje, nie jest zbyt leista, ale jest kleista, taką właśnie masę potrzebujemy, to jesteśmy na dobrym tropie. Teraz odpakować Snickersa musimy. Hopla. I teraz musimy go tylko wrzucić do tego ciasta. W ten oto właśnie sposób. Pokryć go tym ciastem. Pokrywamy Snickersa. Hopla. I czekamy, aż się nam temperatura oleju zagrzeje do około 160 stopni. Wszyscy hojnie obdarowani, co mają w domu frytownicę, to naprawdę... No co możecie zrobić? No macie lepiej. A jeżeli nie jesteście hojnie obdarowani tak jak ja, to użyjcie garczka olejem. Musimy go zacząć smażyć w tej temperaturze i pamiętajcie, to jest coś, co musicie spróbować przynajmniej raz w życiu. I na samym końcu, przed w ogóle włożeniem tego Snickersa, musimy upewnić się, że całe ciasto pokrywa go. Jeszcze raz dość dużą warstwę zamaczamy i wrzucamy go szybko na gorący olej. Smaż się, Snickersie, smaż. Hopla. Popatrzcie, Snickers jest gotowy. Wykładamy Snickersa. To jest coś w rodzaju pączka. Pączka o smaku Snickersa w środku. Te wszystkie orzechy, karmel, czekolada. To wszystko będzie naprawdę roztopione i będzie się rozpływać w ustach. To jest coś, co musicie spróbować przynajmniej raz w życiu i to jest coś, czego nie zapomnicie do końca swoich dni. Tak więc ja teraz sobie takiego Snickersa spróbuję i powiem wam, jak smakuje. Musimy tylko ściągnąć to wszystko. Oczywiście możecie sobie dodać tutaj sos czekoladowy. Ja nawet to zrobię, czemu nie? Czekajcie. Dobra, teraz serwuję mojego Snickersa najlepiej sosem czekoladowym. No raz się żyje, jeżeli raz to próbujecie w życiu, no to warto zaszaleć, czemu nie? I co tutaj? I posypiemy to płatkami czekoladowymi. Obojętnie czym, możecie to posypać czekoladą, możecie posypać cukrem, pudrem. I teraz tylko musimy go ładnie zaprezentować. W ten oto właśnie sposób, tylko ja go jeszcze przetnę na pół.
Tak więc przecinamy go na pół. I tak to wygląda w środku. On się zaczął już topić. To jest Snickers. Przepyszny, smażony Snickers. Ja teraz spróbuję i powiem wam, jak smakuje. Ja uwielbiam Snickersy. Fajny smak. Wszystko się roztopiło. I powiem wam, że kurde. No, popatrzcie na to. Nie ma nic lepszego niż ten smażony Snickers. To jest, naprawdę wszystko rozpływa się w ustach. Ja będę płakał za tym Snickersem i ten smak na pewno. Jeżeli w następnych odcinkach nie zmieszczę się w kamerze, to już wiecie, co jadłem. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Życzę smacznego i po więcej przepisów na takie pyszności. I nie tylko. Zapraszam na Facebooka, stronę Kocham Gotować oraz na mój kanał YouTube Kocham Gotować także. A jeżeli komuś nie posmakuje ten Snickers, to nie wiem, to chyba nie lubi czekolady. Pamiętajcie, że możecie udostępnić ten filmik i do zobaczenia.